Cześć, w dzisiejszym odcinku poruszę bardzo ważny temat, czyli tak jak w tytule, dlaczego ludzie są biedni i co mnie tak naprawdę skłoniło do nagrania tego materiału. Przede wszystkim chęć przekazania moich doświadczeń, wiedzy, jak ja do tego podchodzę i też uważam, że jest to odcinek, który trzeba nagrać z tego względu, że obecnie mamy do czynienia z tak zwanym kryzysem, więc warto, żeby każdy zadbał o swoje finanse i w ogóle podejście takie racjonalne, prawidłowe do tej nas otaczającej rzeczywistości, do naszego życia. Co mogę też od siebie powiedzieć na samym wstępie? Przede wszystkim, żeby nie poddawać się tej manii i, broń Boże, nie uważać różnego typu osób w przestrzeni publicznej, to głównie mass media to kreują, tak zwane życie ponad stan. Bo jednak coraz częściej spotykam się z sytuacjami, gdzie nasi klienci nawet już mają tego świadomość, że niepotrzebnie, załóżmy, wzięli drugi kredyt, czy to konsumpcyjny, czy to, załóżmy, hipoteczny, bo nie było ich na to stać, bądź też kolejny samochód w leasingu. Ja uważam, że wszystko jest dla ludzi, ale z głową, tak samo jak i alkohol. I również kredyty hipoteczne, bo to jest piękne narzędzie, tak dźwignia, która pozwala nam szybciej się bogacić, rozwijać, ale oczywiście właśnie, żebyśmy to realizowali z głową. I ja zawsze w każdym filmie mówię kartka papieru i dokładnie określić swój plan działania. Bo jeśli tego nie będziesz miał, to prawdopodobnie prędzej czy później się wyłożysz. Ale czy faktycznie ja odchodzę w jakikolwiek sposób od nieruchomości, nagrywając ten materiał? Myślę, że nie, bo jednak te nieruchomości w pewien sposób, one są w stanie nas zabezpieczyć przed tą biedą, a zwłaszcza w już takim podeszłym wieku. Z tego względu, że jesteśmy w stanie czerpać, czy to można powiedzieć, część z najmu, czy też tę nieruchomość później sprzedać, bo klient zawsze się pojawia, zwłaszcza przy lokalach mieszkalnych, z tego względu, że nieruchomości to są drugą najważniejszą potrzebą człowieka i ten klient będzie, to jest nieuniknione i warto właśnie pomyśleć o swoich, można powiedzieć, i najbliższych, ale jak i można powiedzieć i o swoim życiu już w takim podeszłym wieku, bo wiadomo, że nie będziemy mieć całe życie tyle energii, werwy, co mamy w wieku produkcyjnym i naprawdę warto to wziąć pod uwagę, ale dobrze. Przejdźmy do meritum. W tym filmie właśnie przedstawię 14 najczęstszych błędów popełnianych, które będą prowadzić Cię do tego, że będziesz żył, no tak biednie, nie mówię, że w ubóstwie, ale nie będziesz w stanie mógł sobie pozwolić na wyjazd, na jakąś wycieczkę, kupno lepszego auta, no i życie, tak można powiedzieć, na pewnym poziomie, tak? Nie patrzenie w sklepie na produkty, że to kosztuje złotówkę, to kosztuje 2 złote. Więc moim zdaniem ten film jest dla każdego, kto chce faktycznie zadbać o swoje finanse i w jakikolwiek sposób rozwijać się, iść do przodu. Bo ja tego materiału nie kieruję dla osób, które uważają, tak jak ostatnio udostępniłem jakąś rolkę na Facebooku, w której powiedziałem, że głowo zarabia się dolary, a dłońmi centy. Moim zdaniem tak jest i nawet jeśli ty wykonujesz prace fizyczne, ale idziesz do przodu, rozwijasz te swoje umiejętności, poszerzasz się, to jest nieuniknione, że zaczniesz zarabiać większe pieniądze, bo jeśli ty nic nie robisz ze swoim życiem, nic nie robisz ze samym sobą, bo to ty jesteś największym aktywem, które posiadasz, no to jest nieuniknione, że w pewien sposób no nie będziesz zarabiał tych pieniędzy i będziesz się cofał w rozwoju, bo inni idą do przodu. Dobrze, przedstawmy sobie pierwszy błąd popełniany przez większość osób, a zwłaszcza w obecnym czasie, w czasie tak zwanej propagandy serwowanej przez różnego typu mass media, czy to poprzez seriale, filmy, różnego typu kanały na YouTubie, tworzone przez osoby, które no, zastanawiałbym się, czy faktycznie posiadają takie majątki, które pokazują, można powiedzieć, wam. Ja nigdy nie oceniam drugiego człowieka, dopóki go nie poznam i nie wierzę drugiemu człowiekowi, dopóki faktycznie czegoś nie zobaczę. Czyli życie ponad stan. Nie oszukujmy się. Teraz większość osób ma kredyt hipoteczny, bądź za duży, albo kilka tych kredytów.
Kredyty konsumpcyjne, a najgorsze to jest, jeśli ty pobierzesz kredyt konsumpcyjny na wyjazdy zagraniczne, jakieś sprzęty AGD, RTV, no na takie rzeczy powinno ci się po prostu stać, żeby to zakupić za gotówkę. Jeśli cię nie stać, to po prostu tego nie kupuj. Różnego typu leasingi. Załóżmy, stać mnie na zakup samochodu za 50 tysięcy, ale biorę leasing na 300 tysięcy i później ledwo co wiąże koniec końcem, żeby spłacić ratę leasingu. I wiadomo, że to jest już inwestycja nieudana. I właśnie to życie ponad stan w pewien sposób wprowadza nas taką pętlę i my sami stajemy się niewolnikiem własnego losu, który sobie tak naprawdę... Po części, przepraszam, jesteśmy za to odpowiedzialni, że sami się wprowadziliśmy w takie błędne koło i jesteśmy właśnie takimi niewolnikami. Bo dlaczego my wszyscy dążymy do tego, żeby posiadać pieniądze? Bo w pewien sposób chcemy być niezależni, chcemy czuć się wolni i tak dalej. Dlatego ludzie dążą do posiadania pieniędzy i później zamiany tego w jakieś tam aktywa, które ich po prostu cieszą. Niektórzy mówią, też nawet kiedyś słyszałem, że są rzeczy, które warto i które się opłacają. I czasami można powiedzieć coś, co warto kupić, czyli samochód, który faktycznie będziemy się z tego cieszyć, ale stać nas na to, nie będzie opłacalne. A załóżmy, coś, co się opłaca, czyli ciężka praca, żmudna, rutyna w pewien sposób pojawiająca się i ona jest tak naprawdę opłacalna. Więc warto to wykonać. Ja powtarzam, że czasami trzeba robić to, czego się nie lubi, żeby później robić to, co się lubi. Więc mamy ten pierwszy błąd, życie ponad stan. I to naprawdę jest zauważalne w obecnym czasie i moim zdaniem dużo osób uwierzyło w to manię, można powiedzieć, polepszania swojego statusu społecznego. Tylko że my wszyscy zapominamy o tym, że zawsze ponad nami jest ktoś piękniejszy, bogatszy i lepszy. To jest nieuniknione. I czy warto wskakiwać na ten poziom, level wyżej, utratą, można powiedzieć, zdrowia fizycznego, psychicznego? No, ja uważam, że jednak nie. Znam swoje miejsce po prostu w szeregu i wiem, że są lepsi ode mnie, ale ja tylko mogę się od nich uczyć. A nie na takiej zasadzie, żeby na maksa dążyć i gonić, załóżmy, tą marchewkę, której i tak nigdy nie dogonimy. Przejdźmy sobie dalej. Bardzo kluczowy aspekt. Osoby, które prowadzą jakąkolwiek działalność gospodarczą czy spółki, wiedzą, że zarządzanie, można powiedzieć, przychodami i kosztami to jest jedna z kluczowych czynności. I ta księgowość to w głównej mierze po to została stworzona, żeby się widzieć, co się dzieje w danej organizacji. Jakie są przychody, koszty. Jeśli ty nie jesteś w stanie, można powiedzieć, tego kontrolować w jakiś sposób, no to prawdopodobnie te pieniądze będą ci uciekać. Też proszę zwrócić uwagę, jestem na 100% pewny, że mnóstwo z was posiada pewne rzeczy, które nie są wam potrzebne, bądź korzystacie z usług, które też są, można powiedzieć, zbyteczne i tak naprawdę one generują comiesięczne koszty. Więc warto się tego pozbyć i moim zdaniem, jeśli ty nie będziesz potrafił zarządzać własnym majątkiem, tak, i własnymi dochodami, no to nie będziesz w stanie robić wielkich rzeczy. Bo najpierw zacznijmy od tych małych. Brak oszczędzania i inwestowania. Tutaj na chwilę się zatrzymam i poruszę jeszcze kolejny podpunkt. Z tego względu, że spotkałem się wiele razy z sytuacją, kiedy ktoś mówi, że najważniejsze to jest oszczędzanie. Mnóstwo powstało też kurs na ten temat oszczędzać. Ale tak naprawdę jak ty zabierzesz 3000 zł i zostaje ci 500 zł, to ile ty możesz zaoszczędzić? To jest proste jak drut. No po prostu mało, więc tutaj warto byłoby się skupić na zarabianiu o wiele większych pieniędzy, ale żeby to już robić, no to trzeba zadbać o te swoje umiejętności, o swoją głowę i w ogóle o całokształt swojej osoby. No i inwestowanie, to jest podstawa. Ja mógłbym podać mnóstwo przykładów, nawet i z rodziny, gdzie ktoś zarobił no, mnóstwo pieniędzy za granicą. No, dla mnie, można powiedzieć, w tamtym czasie mnóstwo pieniędzy, ale ogólnie dużo pieniędzy. I niestety nikt z tych osób nie zainwestował tych pieniędzy, czy to w zakup jakiejś nieruchomości, czy to zainwestowanie w akcje, bądź może w kruszce. I te pieniądze straciły na wartości. Musimy pamiętać o tym, że jednak to jest...
skala i musimy w jakikolwiek sposób zainwestować te swoje środki i nie bądźmy, jeśli już trafiłeś na ten materiał, to zainteresuj się, w jaki sposób zainwestować, żeby po prostu no, nie być stratnym. Wiadomo, jeśli to jest mała kwota, 10-20 tysięcy, radziłbym Ci zainwestować te pieniądze w siebie, a zwłaszcza jeśli jesteś osobą młodą, bo ja uważam, że jeśli faktycznie jesteś zdrowy, na umyśle, tak powiem, można powiedzieć kolokwialnie i fizycznie, no to świat stoi przed tobą otworem i wszystko naprawdę zależy od ciebie. Więc zwróć na to uwagę i też właśnie, żeby te pieniążki w jakikolwiek sposób już zacząć lokować, czy to w kruszce, czy właśnie też w nieruchomości, bo ten kanał jest o rozwoju, o nieruchomościach i właśnie też takie tego typu tematy będę poruszał z tego względu, że mam potrzebę po prostu poinformowania Was, jak ja do tego podchodzę. I nawet kupno takiej jednej nieruchomości, dwóch, ja podam tutaj przykład, obsługujemy klientów, którzy kupili 20-30 lat temu nieruchomość właśnie z tego względu, żeby na starość w jakikolwiek sposób mieć ten strzał, zastrzyk pieniędzy, bo wiadomo, że w wieku 60 lat nie pójdziesz na budowę i nie będziesz nosił, można powiedzieć, rusztowań, podawał cegieł i tak dalej, skakał właśnie z rusztowania na rusztowanie. Tak to wygląda, więc no, trzeba zadbać o to swoją przyszłość. A nieruchomości są jednym z aktywów, które właśnie są w stanie nam to zapewnić, że unikniemy właśnie tego biednego życia. Tak jak ja czasami widzę, że naprawdę pewne osoby liczą, że tutaj jest 5 groszy taniej, 10 groszy drożej. Więc ja nie życzę tego nikomu, ale jeśli nie zadbasz o to odpowiednio i będziesz wierzył w aparat państwowy, no to jest nieuniknione, że właśnie tak będziesz żył. Przejdźmy sobie dalej, czyli jeśli mamy oszczędzanie, to minimum powinieneś odkładać 20% ze swojej pensji, ze swoich różnego typu przychodów. To jest podstawa, bo to jest skala. To jest proces składany i po pewnym czasie, minie rok, a proszę mi wierzyć, że czas mija nieubłagalnie i po 5-10 latach naprawdę nazbierać się fajna suma, żebyś mógł kupić za nią nieruchomość, bądź potraktować to jako poduszkę finansową w zależności jaka to się kwota uzbierała, bo właśnie jeśli ktoś zarabia więcej, no to wiadomo, że jest w stanie więcej zaoszczędzić, ale to też nie jest równoznaczne z tym, że osoba zarabiająca 5 tysięcy złotych i 10 tysięcy złotych, może się okazać, że ta osoba zarabiająca mniej jest w stanie więcej zaoszczędzić niż ta osoba, która zarabia więcej. Ja spotykam wielu takich klientów, po prostu właśnie oni nie kontrolują i nie zarządzają swoimi kosztami i przychodami. To jest podstawa. Przejdźmy sobie dalej, czyli ja zawsze będę uważał, że ten rozwój i edukacja to jest nieodzowną częścią stawiania się lepszym człowiekiem i zarabiania większych pieniędzy. Tak jak wspomniałem wcześniej, największym aktywem to jesteś ty, bo to, co masz w głowie, no to nie oszukujmy się, nikt ci tego nie zabierze. A wiadomo, że już jak jesteś osobą już jakimś tam doświadczeniem życiowym, no to nie pójdziesz tak jak osoba 20-letnia, że będę jeździł sobie jako dostawca pizzy czy na Bolcie. Właśnie po to zdobywać to doświadczenie, żeby później już pracować na lepszym stanowisku, bo już możesz sobie na to pozwolić. Więc tutaj to poszerzanie swoich umiejętności, zdobywanie nowych kwalifikacji, rozwijanie się, to jest podstawa, jeśli chcesz zapewnić sobie dobry byt i żyć na pewnym poziomie. Skakanie, następne mogę powiedzieć, skakanie z kwiatka na kwiatek. Ja rekrutując pewne osoby, ja już widzę po CV, że ktoś tutaj pracował 3 miesiące, 4 miesiące, znowu 5 miesięcy, może gdzieś udało się rok przepracować i tak naprawdę ta osoba nie jest ekspertem w żadnej dziedzinie, a to jest podstawa, żeby te pieniądze większe zarabiać, musisz już stać się ekspertem w danej dziedzinie. Ekspertem to może źle powiedziałem, po prostu osobą, która wie co i jak robić, załóżmy, czy to w branży transportowej, branży budowlanej, nieruchomościowej, czy w branży tam jakiejś sprzedaży produktów spożywczych. To jest podstawa, żeby się tego nauczyć, wyrobić sobie znajomości, no musi spędzić kilka minimum lat tej pracy. I największym błędem właśnie też popełnianym, który do tego prowadzi, to jest brak cierpliwości. Ja jeżdżąc nawet i za granicę, widzę osoby, które wracają po
czy pracują za granicą 20 lat i niestety oni z sobą nie przywieźli. Bo właśnie nie rozumieją tego, że ten czas leci niebłagalnie. Dzisiaj masz 20, załóżmy tam 2 lata czy 5, a jutro już będziesz miał 30. No to takim telegraficznym skrócie oczywiście to mówię, ale tak to po części wygląda. Brak właśnie doświadczenia w danej dziedzinie. To też powoduje, że tych pieniędzy dużo nie zarabiał. Ja mogę podać to przykład załóżmy fachowców, glazurników, hydraulików. To są osoby, które mają doświadczenie i one nie będą narzekać na brak pracy, bo czasami jest taka sytuacja na budynku, że taki początkujący budowlaniec czy też hydraulik nie jest w stanie rozwiązać tego problemu. A ta osoba z doświadczeniem bierze załóżmy za przyjazd, można powiedzieć godzinny, dwugodzinny, 500, 1000 zł, dlatego że ona wie, jak naprawić tą usterkę. Ale to właśnie ona ma doświadczenie w tej wykonywaniu tego jej pracy. A ludzie właśnie teraz nie mają cierpliwości i skaczą z kwiatka na kwiatka, na kwiatek. Przejdźmy sobie dalej. Tutaj, o tym, o czym wspomniałem wcześniej, poruszę następny błąd, czyli właśnie skupianie się mocno na oszczędzaniu i pożytkowanie w złym kierunku tej energii, zamiast na skupieniu się na zarabianiu większych pieniędzy. A żeby zarabiać większe pieniądze, musisz szkolić się, powiększyć swoje umiejętności, bądź można powiedzieć, dostać się do polityki. Tam też na pewno będziesz zarabiał więcej niż w obecnej pracy, ale to też w pewien sposób to człowieka kosztuje. To taki tylko żart na boku. Twoje największe aktywo to ty sam. Więc powinieneś zadbać o siebie, o swoje zdrowie, swoją głowę, o swoje właśnie umiejętności, podejście do tych obecnych czasów. To jest podstawa. I teraz tak, twoim największym wrogiem również jesteś ty sam. Jeśli jesteś osobą leniwą, nie angażujesz się w coś, nie oszukujmy się, że nie będziesz zarabiał większych pieniędzy i w pewien sposób będziesz skazany na to biedniejsze życie z tego względu, że nie wykazujesz żadnej inicjatywy. Więc po prostu jesteś osobą, która, można powiedzieć, na rynku nie jest jakimś kalorycznym pracownikiem, czy nawet jeśli, a w ogóle jak sam chcesz prowadzić działalność, to jest podstawa, że lenistwa musisz się wyzbyć, musisz nauczyć się cierpliwości, zaangażować. To jest naprawdę multum pracy. Ja szanuję każdego małego przedsiębiorcę za to, że właśnie jest w stanie wiązać koniec z końcem, z tego względu, że ja mogę powiedzieć, że za lokal, załóżmy teraz 40-metrowy, przeczytam ostatnio rachunek, 1100 zł do opłaty za energię, za prąd. No to jest masakra, tragedia. Co się dzieje? No to wszystko właśnie zmierza w tym kierunku, żeby jeszcze nas bardziej dobić i wycisnąć od nas te wszystkie oszczędności. Więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby zastanowić się, czy faktycznie zmierzam w dobrym kierunku, czy może nie zaprzestać pewnej działalności, a skupić się na bardziej kalorycznych działaniach. Ale to właśnie, żeby to robić, to też trzeba się rozwijać i zadbać o samego siebie. A tym bardziej, że ludzie z natury są egoistyczni i ludzie w większości przypadków robią wszystko dla siebie, a osoby, które po prostu kupują samochód, dom, żeby komuś pokazać, coś udowodnić, no to moim zdaniem to tak i tak po części robią to w pewien sposób dla siebie, więc tutaj też się trzeba zastanowić, czy warto. Czasami można powiedzieć, budować dom zbyt duży, zbyt drogi, czy też kupować auto, jeśli faktycznie mi na to nie stać, bo później na tym korzystają osoby, które siedzą w branży handlowej i tego typu produkty kupują po niższej kwocie. Dobrze. Pieniądze, pamiętaj, zarabiasz na ludziach i dzięki osobom, z którymi współpracujesz. Więc jeśli nie będziesz osobą otwartą, nie będziesz w stanie nawiązywać kontaktów i tak dalej, no to w żaden sposób nie będziesz mógł oczekiwać zarabiania większych pieniędzy. To jest jeden z kluczowych elementów właśnie i polepszania swojej sytuacji materialnej. Powierzanie swojego, można powiedzieć, życia, swojej sytuacji finansowej, jak i obecnego miejsca, w którym się znajdujesz, władzę, państwu, załóżmy, aparatowi systemowi, aparatu systemowi,
No to moim zdaniem to jest jeden z kluczowych czynników, który będzie właśnie prowadził Ciebie w kierunku tego biedniejszego życia, biedy. Ja teraz mogę to ocenić na podstawie obserwacji seniorów. Zresztą my ich naprawdę obsługujemy sporo, część w głównym mierze to są osoby 60+. I w jakich oni warunkach żyją i na jakim poziomie? No na bardzo niskim poziomie z tego względu, że uwierzyli w aparat państwowy i jednak te emerytury, renty nie są w stanie zapewnić im takiego normalnego bytu, że nie muszą zwracać uwagi zbytecznej na produkty, które kupują, że dla nich 5-10 groszy to jest faktycznie istotnym elementem i muszą teraz pozbywać się nieruchomości większych, kupić mniejsze mieszkanie z tego względu, że nie stać ich i na opłaty. A o tym również mówiłem w moich wcześniejszych materiałach. Więc to jest pierwszy krok zaufania aparatu państwowemu, to jest pierwszy krok do tego, żebyś stał się po prostu biedny i po prostu pogrążał się właśnie w tym kierunku. Jedyne, komu możesz zaufać, to samemu sobie. Lenistwo. Jeśli jesteś osobą, której naprawdę nic nie dolega, jesteś zdrowy właśnie na umyśle, tak mówiąc, fizycznie, no to naprawdę świat stoi przed tobą otworem i uwierz mi, że są osoby w o wiele gorszej sytuacji od ciebie i one były w stanie z tego wyjść. Więc zwróć na to uwagę i broń Boże, właśnie proszę nie usprawiedliwiać się tym, że ja pochodzę z biednej rodziny, z ciężkiej sytuacji, może jakiejś tam patologicznej. Naprawdę, to tak nie działa. Okej, nie będziesz w stanie skoczyć na pewien poziom do góry, bo są osoby, które właśnie wyszły na start, można powiedzieć, z dobrym zapleczem i finansowym, i można powiedzieć, doświadczeniem takim życiowym przekazanym od rodziców, ale okej, przecież ty i tak nie jesteś w stanie właśnie, to o czym powiedziałam wcześniej, wszystkim dorównać, bo zawsze też będzie od ciebie lepszy, bogatszy. Najważniejsze, żebyś ty był szczęśliwy i żebyś ty zapewnił jakoś tą przyszłość sobie. A to jest podstawa. I to, co ja zaobserwowałem, pracując w tej branży, że widzę, że nawet klienci mi zwracają uwagę, że panie Robercie, załóżmy, ja już nie mam tyle siły, co miałem i energii 20 lat temu. A ten czas naprawdę szybko płynie. Ja też te materiały po to tworzę, żebyś właśnie dostał ode mnie zobrazowanie, jak ja postrzegam to i w którym kierunku powinniśmy zmierzać. Na podsumowanie mogę tylko dodać od Ciebie kilka słów, że weź sprawy w swoje ręce i naprawdę nie licz na ten aparat państwowy, bo tu już jasno i dosadnie pokazuje obecna sytuacja związana z emeryturami, waloryzacja tych emerytur. Ja też mógłbym podać przykład osób z mojej rodziny, gdzie ktoś pracował 45 lat, przepracował, czy 40, a dostał 1200 zł emerytury. No to jest po prostu tragedia, to jest śmieszne. 1200 zł to nie jesteś w stanie nawet opłacić rachunków związanych z utrzymaniem nieruchomości. I można by rzec tutaj, jak żyć, panie kolego? No jak żyć właśnie, ale to jest... Po prostu wina tych osób, które w ten aparat uwierzyły i w żadnym innym kierunku się nie zabezpieczyli. Więc tutaj zawsze podejmuj decyzję, planuj sobie odpowiednio i nie wierz do końca to, co jest przekazywane w mediach i osobom, które tak mówią, z tego względu, że naprawdę dopóki nie poznasz tej osoby, to nie jesteś w stanie zweryfikować jej. Więc ja uważam, że w głównej mierze powinniśmy zadbać o siebie samych i o naszych najbliższych. Cóż mogę powiedzieć? Że właśnie będę też po części nagrywał tego typu odcinki związane właśnie z tą obecną sytuacją. Więc na dzisiaj to wszystko. Ja dziękuję Ci za poświęcony czas. Jeśli uważasz, że ten materiał jest wartościowy, udostępnij go dalej. Trzymaj się, cześć.